Reklama. Na sesję RPG zapraszam na kanał Termosa, a po grę wideo na G2A. Zapraszam na sesję gry fabularnej Kult Boskość Utracona. Jest to kontynuacja przygody Aurora Borealis, którą można znaleźć na tym kanale. Język, jakiego używamy, bywa wulgarny, a tematy dojrzałe. Lista triggerów tego odcinka znajduje się w opisie filmu. Ta historia to fikcja. Gra. Zabawa w strachy. Czy dobrze rozumiem, że chcecie wyruszyć na stację? Teraz już tego poranka jest, nie wiem, za 5 dni powiedzmy jest ta twoja, rozpoczyna się praca. Tak jak mówiłem, nikt was stamtąd nie przegna. Tak, czy jeszcze jakiś postęp? Ale po drodze była rozmowa, rozmawiałam wczoraj z Łałatę i zwłaszcza po tym śnie, tym bardziej chciałabym się z nim zobaczyć, więc po drodze podjeżdżamy do szpitala. Myślę, że tłumaczę to Darkowi, że mam sprawę. Prawda jest też taka, że po tym, co opisaliśmy w mieszkaniu Molly, to chciałbym zaproponować, że tam nie do końca jest śniadanie poza kakałem. Więc czy chcecie jeszcze jakąś zrobić spożywkę takich normalnych zakupów i jechać tam na czczo, nie wiem, zjeść w szpitalu, Łałatę was gości, czy może zjeść w jakimś dinerze na mieście, w jakiejś takiej śniadalni? Kto prowadzi? No, domyślnie Molly, bo Molly prowadziła samochód tam na stacji, taksówkę, ale oczywiście. To jest jak prowadzenie, to jest jak dla kogoś, kto profesjonalnie gra na fortepianie, albo nie wiem, kolarza, albo właśnie taksówkarza. Siedzenie za kółkiem jest tak naturalne dla Molly, że cokolwiek się w głowie dzieje, to jest, włącza się kluczyki w stacyjce, włącza bieg i po prostu jedzie, także to ja nie musi myśleć. Ja bym zrobił tak, że w pewnym momencie ten głód w drodze albo przed, albo po Łałatę widzi nagle taki śniadanio, znaczy bar, w którym teraz dają śniadania. I uważa zupełnie, jest dla niego naturalną rzeczą, że zjedźmy tam, jestem głodny. Na pewno są pancake'i. I Molly od Darka właściwie słyszy taki... przypomina jej się jazda taksówką za dawnych lat, kiedy klient mówi, a podjedźmy tutaj, a podjedźmy tam, a mieszkam tutaj, proszę mnie zawieźć na taką ulicę, więc a podjedźmy na, jestem głodny, podjedźmy teraz do tej kawiarni, więc Molly podjeżdża, zatrzymuje się i dopiero wtedy pach, wyłącza jej się gdzieś ten pracowniczy tryb i ten tryb sprzed, nie wiem, 20 lat. Nie trzeba spojrzeć na, wiesz, taksometr, bo go nie ma w tym samochodzie. Tak, dokładnie, patrzę na taksometr, którego nie ma. A mówiłeś, że jesteś głodny, tak? Ja właściwie średnio, ale może i masz
Może i masz rację, to... Tak, to całkiem dobre jest miejsce. Chcę ci pokazać coś z pancake'ami. Dobrze, więc... Chciałbym przyspieszyć tą scenę, żeby jak gdyby ona też dużo nam czasu ekspozycji nie zajęła. I wyobrażam sobie tak, że zamówiłem pancake'i, przyszła jedna porcja pancake'ów, ja je zajadam, Molly spróbowała, ale nie przekonała się, zjadła jedną trzecią, jedną czwartą, aż został jeden taki widelcem nadgryziony, no, jak gdyby wycięty jeden pancake. Patrzę Molly w oczy i mówię, popatrz Molly, przepraszam, poprosimy jeszcze jedną porcję. Pani przynosi kolejną porcję pancake'ów. Widzisz? Pancake'i jak się kończą, to można zamówić nowe. Molly tymczasem patrzy na swoje dłonie. Darek, czy ty... Serio myślisz, że jak człowiek się skończy, to można... To co? Nie, ja nie myślę w ten sposób, tylko mi się wydaje, że jak się dba, jak się ma jakieś zasoby, na przykład pieniądze, które wcześniej się wypracowało, to można kupić nowe pancake'i. I że to jest kwestia dbania o siebie. Naprawdę, popatrz, zesnałaś na fotelu. Można było się położyć, można było się odprężyć. Jak gdyby... Rozumiem to wszystko, ale... No naprawdę, jak się kończą pancake'i, to można jak gdyby doładować pancake'ów. Darek, to wszystko są jakieś behawioralne bzdury z twoich terapii. Nie, coś... to była w mojej głowie świetna metafora. Dzień. No dobra, rozumiem, dzięki, że się starałeś, ale moim zdaniem ona mi coś zrobiła. Albo zrobiło mi to coś, co się wtedy stało w trakcie pożaru i... Ktoś podchodzi do waszego stolika. Więc ja przyciszam. I czasami jak się jest tak zaangażowanym w rozmowę, to tylko się powierzchownie rejestruje niektóre rzeczy. Natomiast w momencie, kiedy ta dziewczyna podeszła do stolika, to ty wiesz, Darek, że siedzicie przy stoliku przy dużym oknie przy ulicy i ona szła już po drugiej stronie ulicy jest knajpa. Ona szła stamtąd, patrząc, przyglądając się. Byłeś zaoferowany rozmową, więc olałeś to, a ona weszła do tej śniadani i podeszła do was. Jest ubrana w czarny t-shirt, dżinsy, ma taką w kieszeń dżinsów wciśniętą białą szmatkę, właściwie szmatę, może ręcznik, trochę wygląda jakby obsługiwała też, może jest kelnerką. Ma ciemne włosy w kitku, dużo kolczyków na jednym z uszu, w nosie, żuje gumę, ma czerwoną pomadkę, wiek około 22, może 3 lat. Trzyma taką niewielką płócienną torbę pod pachą i bez uśmiechu, bez dzień dobry, ma taką niewielką kartkę w ręku i mówi, i czyta z tej kartki. Kłopoty ze stacją, kolory odbijane od śniegu, sen nie chce się dać wyrzucić. Podobno mogę pomóc Molly i Darkowi. I potrząsa tą torbą. Ta torba jest niewielka. Tam jest jakiś cienki przedmiot, typu może książka, może, nie wiem, tablet. I ona rzuca tę kartkę. Jest odręcznie napisane to, co przeczytała. Musimy pójść za knajpę. Ja... Dla mnie każdy... każdy znak jest jakimś znakiem. I tak jak Molly przygląda wszystkie gazety i robi sobie te wycinki z gazet, szukając jakiejś prawidłowości, jakichś schematów, to tak tutaj widząc tą dziewczynę, to od razu też widzi schemat. Widzi jakiś schemat, który gdzieś się tam powtarza, widzi
nie wiem, może jakiś trójkąt, który gdzieś pojawił się wcześniej. I ona jest gotowa, ona będzie szła. Darek wstaje za mszyście, wyciąga rękę do przodu i mówi: dzień dobry, nazywam się Darek. Czy my się skądś znamy? Nie, ja nie znam. Ja jestem Clarice. Pracuję tutaj naprzeciwko w Chili Fishbone. A... Musimy iść. I a... łapię Darka za rękę. Tak nie myślę za bardzo tym, że go łapię za rękę. Ale mówiłaś komuś, że ja jadę z tobą na stację? Mówiłaś Marcie? Nie, jeszcze nie zdążyłam do niej nawet zadzwonić. Nie... To skąd ona wie, że coś na stacji, kłopoty? Słuchajcie, Darek... ja jestem w pracy, nie za bardzo mam dużo czasu, to szybko pójdzie, ale powiedziano mi, że muszę wam pokazać to w zaułku. Poza i pokazuje taki znak jakby monitoringu. Chodź. Darek nieufnie, ale... Mhm. Czuję się zestresowany. Nie wie, skąd się to wzięło. Wkurza go to, że nie wie. Może chcesz spróbować przeczytać tę osobę? Wiesz, przyjrzeć się, spróbować odgadnąć, jakie intencje za tym stoją. Dobrze. Skoro mówisz o nieufności. To jest ruch w... To jest ruch... Rozeznaj intencje. Dodaje się intuicję do rzutu kościami. No to super w moim przypadku. 14 plus 14 plus 1, 15. No to dwa pytania możesz zadać. Tutaj jest sugerowana lista pytań, mogą być to też inne pytania. Możesz je zadawać teraz albo kiedykolwiek w trakcie tej sceny. Ale czego ty ode mnie chcesz? Nie musisz jej zadawać, tylko zadaje gracz mistrzowi gry, ja ci mówię, jak ty odbierasz ją. Oczywiście możesz dalej rozmawiać, no nie? Natomiast te pytania są zupełnie na metapoziomie. No to ja bym chciał, że tak powiem, zadać od razu to pytanie, co chcesz, żebym ja zrobił? Ona sprawia wrażenie, że... ona mówi szczerze o tym, że to zajmie krótko. Chcę wam coś pokazać i niewiele chyba o tym wie. Dobrze. No to idę, natomiast coś wybiło mnie z poczucia bezpieczeństwa, idę, ale nieprzekonany, nie chcę to się w to wikłać za bardzo i chcę to szybko załatwić i mieć z głowy, bo nie jest to dla mnie fajne. Ona... Molly jest na pewno zainteresowanie i Molly jest otwarta, chce wiedzieć. Ona wychodzi z tej śniadalni, przechodzi od razu przez ulicę, idzie w stronę rzeczywiście baru. Można ci go równie dobrze znać, to jest knajpa, gdzie się pija piwko, słucha czasami muzyki rockowej, nazywa się Chili's Fishbone i przechodzi na drugą stronę i omija ten taki kwadratowy ceglany budynek, w którym jest knajpa i wchodzi pomiędzy budynki w taką bardzo wąską uliczkę, która trochę się kojarzy jak ślepy zaułek. Możliwe, że tam na końcu są jakieś śmietniki, to jest bardzo cienkie przejście wylane betonem. Ona wchodząc, jeszcze odwraca się w waszą stronę. Chodźcie, to zajmie kwadrans. Ja uspokajam Darka. Słuchaj, po prostu niektóre rzeczy tak się dzieją, że się dzieją i to są takie zbiegi okoliczności. Tak jak na przykład, że się spotkaliśmy wtedy na tej stacji, że pracowaliśmy razem i... Chodź, jestem pewna, że to musi coś znaczyć. Darek, to musi coś znaczyć. Tak jak ten pożar. Na razie znaczy to, że ktoś wie, że jadę z tobą na stację i nie podoba mi się to, że nie wiem, kto to jest. Oni i tak wszystko wiedzą. Mówi Molly takimi dużymi literami oni. Natomiast Darkowi zaczyna się przypominać dawne życie w tym momencie. Wszystkie teorie spiskowe, wszyscy reptilianie, którzy nagle wyparowali i jak gdyby te wszystkie przekonania o tym Darknecie, długie rozmowy z doktorem Mercy, że jak gdyby to nie jest realny świat, że tak naprawdę są takie mechanizmy, że one karmią nas fascynacją, te wszystkie rozmowy o tej,
o tych endorfinach, o tej dopaminie, o tym, że się nakręcamy i tak westą z rezygnacją, ale ufa. A Molly się nakręca i ciągnie się w tą... Tak jakby co, Krzysiek, masz jeszcze jedno pytanie do zadania, jeżeli to ci miałoby uspokoić. W każdym momencie sceny, w której będzie ta dziewczyna, która przedstawiła się Clarice. Wiem, czytałem pytania, ale za bardzo nie widzę jeszcze zasadności, jak to się pojawi tu. Ona idzie w głąb. Ten budynek drugi, nie ta knajpa, jest dosyć wysoki, co sprawia, że mimo tego, że jest poranek, to jest ciemny w miarę zaułek. Na końcu rzeczywiście są kontenery śmietnikowe, takie, zresztą z boku tego budynku knajpowego jest też wyjście takie boczne, więc no, takie zaplecze. Ale jest tam też niepasujący element, którym jest taki hoker knajpiany. Nie obity, tylko drewniany, wysoki taboret. Jednak gdy podchodzi do niego, to otwiera tą torbę i wyciąga z niej dość duży tablet, który ma taką okładkę, którą można odgiąć, więc ona szybciutko odgina tę okładkę, podkładkę i robi poziomy ekran monitora. Włącza, wpisze jakieś hasło i kiedy dochodzicie blisko, widzicie na pulpicie tylko jedną ikonkę. Na tej ikonce jest chyba lupa, tak się wydaje. I ona klika w tą ikonkę i mówi: a teraz powiedziano mi, mam was zostawić, więc będę na końcu uliczki, jak skończycie, to zostawcie tutaj sprzęt. To ja zadaję drugie pytanie, jak mogę sprawić, żeby się dowiedzieć, kto ją przysłał? Ona sprawia wrażenie, że jest tylko i wyłącznie posłańcem. Widocznie dostała kapustę, żeby to przynieść i może nie wiedzieć, kto ją przysłał. Mhm. Więc chyba najlepszym sposobem na dowiedzenie się jest zobaczenie, co tam będzie w tym ekranie. Dobra. Powiem, o co mi chodzi. To znaczy, prawdopodobnie, jeżeli się w czymś łączymy, to ja bym chciał spróbować wykorzystać potencjał tego laptopa i badać na bieżąco nieufność do tego, z kim się łączymy, co włączamy i próbować jak gdyby swoimi umiejętnościami jak gdyby zobaczyć, śledzić, co... Sądzę, że lepszym będzie atut hacker. Tak. Masz. Ale też mam atut analityk. Za każdym razem, gdy wykonujesz ruch spadaj, możesz wybrać także spośród koniecznych dodatkowych pytań, ale rzeczywiście może być tak, że razem, gdy grzebiesz w sieciach elektronicznych w poszukiwaniu zastrzeżonych informacji, pirackich programów lub w celu wyłączenia systemu bezpieczeństwa, rzuć plus rozum. I to bym chciał zrobić, żeby móc dowiedzieć się czegoś więcej w trakcie tego połączenia, kierując się głównie rozumem, a nie intencjami i ciekawością związanymi z tym, kim się połączy. Proponuję takie połączenie. Rzućmy tego hakera, bo on jest też z rozumu, a jeśli ci się uda, to będziesz mógł zadawać pytania, które są w tym analityku i z badań. To super. Dobra? Dobra, to rzuć. 13 plus rozum, a rozumu po jak gdyby rozwoju postaci mam 4, czyli to jest 17 i 17 to jest ale bez problemu osiągasz swój cel. Clarice dotknęła palcem w tą ikonkę, odwraca się i idziesz szybkim krokiem. Na tym okienku, które się otwiera, widać loading. Ty, rozumiem, Darek, bierzesz ten tablet i w trakcie, jak cokolwiek będzie się działo, to operujesz przy nim, tak? W sensie robisz, otwierasz inne okna i grzebiesz, ile się da. Czy... Bo dojdzie ewidentnie do jakiegoś połączenia. Czy zasłaniasz kamerę albo robisz jakieś takie rzeczy, żeby utrudnić połączenie? Nie chcę utrudnić połączenia, chcę dowiedzieć się jak najwięcej o tym, kto, co, no. To potoczmy tę rozmowę, aż w pewnym, bo to też ci zajmie trochę czasu, no nie? Ona będzie już trwała i później przeskoczymy na wyniki tego twojego hakerowania, badania. Mhm. Pyk. Dobrze. Na kanapie takiej składanej siedzą dwie osoby. Kobieta młoda, 25, może trochę więcej lat, w takiej trochę punkowej stylizacji, ma krótkie, postrzępione włosy, ciemny makijaż, kolczyk w nosie, dosyć ładnej urody, ale takiej właśnie trochę upankowionej.
koszulka z jakimś kolorowym logiem nieczytelnym, na to nałożona skóra ramoneska. A obok siedzi mężczyzna, wysoki, starszy, znacznie starszy, 70 może nawet lat. Chudy, ma siwą taką tonsurkę. Bardzo nie pasuje stylem, bo ma marynarkę zapiętą, mimo tego, że siedzi, koszulę zapiętą na ostatni guzik, bez krawata. Taki trochę zasępiony wyraz twarzy. I oni siedzą ewidentnie w jakimś pokoju, w mieszkaniu, ale za ich plecami trudno jakikolwiek detal, wręcz ich nie ma. Biała ściana. W kadrze jeszcze jest framuga drzwi, więc widocznie tam są jeszcze jakieś drzwi wyjściowe. Przemawia kobieta. Cześć. Wybaczcie taki sposób skomunikowania się, ale musimy być bardzo ostrożni i tylko takie połączenie daje nam możliwość zachowania pewnej wymaganej przez nas ostrożności. Ja jestem Kat, to jest pan Ford. Jesteśmy z pewnego ugrupowania, które w sieci szuka informacji, nazywamy się Kontestatorzy i trafiłam na ślad pewnej działalności i przez to trafiłam też na was, na Darka Kozłowski i na Molly Anderson, którzy leczyliście się w szpitalu w Yellowknife, a wcześniej pracowaliście na stacji badawczej. I to o tą stację głównie chodzi. A właściwie o szefową. O Martę. Czy moglibyście potwierdzić chociażby kiwnięciem głowy, że nie mówię z przypadkowymi osobami i Clarice dobrze was znalazła? Na sam początek chciałem się zapytać, ponieważ szumna nazwa waszego stowarzyszenia, czy czymkolwiek jesteście, skąd macie nasze dane, po co wam te informacje? Nie wiem, ja bym był ostrożny, żeby udzielać wam jakiejkolwiek odpowiedzi. No, dlatego mówiłem, zakładam ostrożność, ja doskonale rozumiem ten temat. Mówiłem tylko o kiwnięciu głową. Jeśli chcesz i mamy czas, to możemy zacząć od tych szczegółów, skąd znamy, ale one są dosyć nudne. Tak naprawdę mam do was interes i jak już będziecie gotowi wysłuchać propozycji, to powiedzcie, kiwnijcie głową. Molly jest zafascynowana tym, że ktoś, skoro mówią, że tacy, że są podobni do nas, więc ona też od razu myśli, że wydaje mi się, Molly wydaje się, że to są dokładnie ludzie, którzy będą ją bardzo dobrze rozumieli, ale równie dobrze mogą to być też uzurpatorzy, więc zanim kiwnie głową, chciałaby przeanalizować, czy oni nie są podstawieni. Chciałabym przeanalizować sytuację, zobaczyć, czy coś i będę w stanie z nich wyczytać. Ale chcesz odczytać ich intencje, czy zanalizować sytuację? To są różne pytania przy różnych ruchach. Tak, 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 tak. Przy ich intencje, przepraszam. Dobra, to rzucaj i dodawaj intuicję. Więc jest to rozezna intencje, tak naprawdę. Pierwsza informacja, Dark, na temat twojego badania. System zabezpieczeń jest najwyższej ligi. Będziesz sobie radził i powoli wypracujesz więcej odpowiedzi, ale to są, no wiesz, Oscar w kwestii zabezpieczeń. Molly, jaki wynik? Jest to plus intuicja, tak? Tak. Więc wyszło 14 plus intuicja, to jest dokładnie 15 i... Już miałem dwa pytania w trakcie tej całej rozmowy. Pierwsze pytanie pojawia się od razu, czy oni kłamią? Tym, co powiedzieli do tej pory, jest stuprocentowa prawda. Z tym, co powiedziała Kat. Ona, Kat tak. Kat się pochyla, widocznie na tym stoliku, na którym stoi kamera, komputer, nie wiadomo, są papierosy, więc wyciąga sobie jednego papierosa i... panie... Dobra, bez nazwisk. Chociaż to jest w pełni zabezpieczone połączenie.
Od wielu, wielu lat moje ugrupowanie zajmuje się szperaniem w sieci. Oczywiście także w ciemnej jego stronie. Zrzeszamy specjalistów, informatyków, programistów, specjalistów od zabezpieczeń. Gdyby pan kiedykolwiek miał ochotę do nas dołączyć, to absolutnie zielone światło. Pańskie umiejętności dokładnie są tym, czym my tu operujemy. Więc udało nam się wbić do komputera, który jest na stacji, i to już zrobiliśmy dosyć dawno, ponieważ pewna plotka sprawiła, że Marta wydawała nam się nie być tym, kim mówi, że jest. Tak naprawdę jest bytem z innego wymiaru. Takich stwierdzeń tu w tej trakcie tej rozmowy padnie więcej, jakkolwiek popierdolenie to może brzmieć. Więc Molly jest zachwycona. Dark, Dark maca w kieszeni tabletki, które ma, i bardzo mocno ściska w takim pudełeczku. No, to jest wtedy bardzo trudno operować jedną ręką, trzymając tablet, żeby hakować, więc jest pewien niepokój w tym, że nie zawsze możesz trzymać tabletki w kieszeni, bo potrzebna jest druga ręka, żeby coś kliknąć, ale udaje się. Marta, no, w tym skrócie, tak ją nazwijmy, jest pewnego rodzaju strażnikiem. Strażnikiem przejścia pomiędzy Elysium, w którym my żyjemy, tu Ziemia, my tu, teraz to połączenie nazywa się Elysium w tej naszej terminologii, a przejście, którego ona strzeże, jest do Metropolis. Metropolis to jest takie miasto miast. Kurwa, zajebiste miejsce, w którym niestety jeszcze nie udało mi się nigdy być, bo takie przejścia są bardzo rzadkie i bardzo dobrze pilnowane. I nam chodzi o Metropolis. My chcemy ostatecznie tam się znaleźć, chociaż to niebezpieczne, ale przede wszystkim kilka rzeczy, które tam są. W tym mieście jest mnóstwo skarbów i my te skarby kolekcjonujemy. I teraz tak. Marta niestety trafiła na nasz trop i wyobraźcie sobie, z tego rodzaju bytem, który rzucił na nas klątwę, i każdy, kto przynależy do kontestatorów, jest przez nią rozpoznawalny i wyczuwalny. Taki ma węch, takiego ma nosa. Skurwysyn, no, przepraszam. Ona się odwraca w stronę pana Forda i mówi mu przepraszam. I potrzebujemy kogoś, kto nie jest kontestatorem i kto umożliwiłby nam wydobycie stamtąd czegoś, co jest dla nas bardzo cenne. I to takim kimś chcielibyśmy, żebyście byli wy. Znacie Martę, możecie wypracować u niej pewnego rodzaju zaufanie, możliwe, że otworzy przed wami bramę, dostaniecie od nas niespecjalnie bardzo precyzyjne wytyczne, bo my nie mamy mapy tego miasta, ale wystarczająco według nas precyzyjne, żebyście mogli takie poszukiwania rozpocząć. I to właściwie tyle teraz. Zakończę moją pierwszą wypowiedź tym, że oferujemy w zamian wszelką wiedzę, jaką dysponujemy. Czy są jakieś pytania, czy coś chcecie powiedzieć? Ja mam pytanie. Poczekaj, i zanim to pytanie zadasz, to chwilkę zatrzymajmy się na tym twoim hakerze. Zbadaj daje ci możliwość zadania dwóch pytań, zarówno z ruchu Zbadaj, jak i z ruchu Atutu Analityk, albo z jakiegokolwiek innego. To mam jeden. Mam jedno, to znaczy próbuję. Jaki jest prawdopodobny motyw działania organizacji pod tytułem Konkwistadorzy, oprócz tego, co oni deklarują? To znaczy po co są, skąd, jak gdyby, jaki jest motyw tego, że oni chcą się dostać do tego Metropolis? Jaki jest motyw tego, że oni chcą w ogóle zajmować się tym? Co ich motywuje do tego, żeby w ogóle grzebać w tym wszystkim? Jaki jest motyw? Jakie są intencje? Dobrze. Po pierwsze tylko poprawię, nie konkwistadorzy, tylko kontestatorzy. Przepraszam. Tak. Programy i podprogramy, które dostrzegasz, składają się na zabezpieczenia, są z najwyższej półki, czyli są bardzo drogie. I to, co ona mówi z tym twoim odkryciem, łączy się w fakt, że to są bardzo, bardzo bogaci ludzie,
i bogaci ludzie często chcą więcej bogactwa, a ona mówi o skarbach, które są w Metropolis, więc ten motyw wydaje ci się być prawdziwy i chyba główny. Ale coś ci, jakaś intuicja ci podpowiada, że nie chodzi tu stricte o materialne dobra, o kolejne, nie wiem, góry pieniędzy czy coś takiego, tylko możliwe, że o jakieś rzeczy związane z tymi dziwnymi rzeczami, o których mówi. Wymiary, może coś magicznego, może jakaś klątwa, więc ich motywem jest posiadanie, ale nie tylko materialnych dóbr, ale też tych dóbr, jak je nazwać, magicznych, mówiąc w skrócie. To jest pierwsza odpowiedź. Teraz... Mam jeszcze dwie. Jak mogę dowiedzieć się więcej o tym, poczekaj, co badam? To mechanicznie później, bo trwa twoje badanie. Dobra. A teraz wróćmy do sceny i chciałeś zadać jakieś pytanie. Dobrze. Proszę państwa, ja różnych rewelacji ostatnio miałem w swoim życiu dużo. No wiem. Wiem, państwo wszystko wiedzą i to jest bardzo, bardzo, nie bardzo takie... Nie wszystko, ale możemy pozwolić sobie na skróty, jeśli macie ochotę albo macie mało czasu. Natomiast po pierwsze, jaki jest, jak gdyby, po pierwsze, jak się staje kontestatorem? Ponieważ jak my już rozmawiamy, to czy już nie będziemy namierzani przez Martę, czy jest tajemniczy rytuał? Bo wiedzą państwo, jak gdyby te wszystkie, rozumiem, że państwo w to wierzą, są przekonani o tym słuszności, o innych wymiarach, magicznych miastach, skarbcu złota gdzieś zakopanym, nie wiem, pod tym, czy jakiejś innej różdżki. No, ale... To jest dobre pytanie. To, co zadał pan przed chwilką. Komputer, z którego my się łączymy, który jest dosyć istotnym elementem naszej całej rozmowy, jest komputerem, który mnie ukrywa. Ja jestem szefową kontestatorów, to ja robię nabór, więc gdyby pan kiedyś był zainteresowany, to odbędziemy rozmowę. Natomiast tego rodzaju połączenie pomiędzy nami, wy tam, a ja tu, natomiast przez mój komputer, sprawia, że klątwa Marty nas nie widzi i nie jesteście naznaczeni mną. Nie jesteście kontestatorami. To dlaczego nie użyjecie innego komputera? No bo nie chcemy, żeby Marta się dowiedziała, że rozmawiamy, bo możliwe, że zgodzicie się na naszą propozycję, a wtedy udacie się na stację, spróbujecie pozyskać jej zaufanie i ona nie powinna wiedzieć, że rozmawialiście ze mną. Panie Darku, ale... to jest oczywiste. Proszę panie, mnie nauczono jak gdyby potwierdzać informacje przynajmniej w trzech źródłach. Na razie mam jedno źródło związane z ludźmi, którzy dzwonią do mnie nasłani przez jakąś inną panią przez tablet. No ja widzę tutaj, że jak gdyby... Darek, nie są Darek. To zabawki, ale po prostu, nie wiem... Nie mogę państwu zaufać, bo zadzwonili do mnie ludzie, kazali kliknąć ikonkę i stwierdzić, że nie wiem, że będę... Darek. Co? Bierzesz leki od jakiegoś człowieka, który wmawia ci jakieś teorie, a nie ufasz ludziom, którzy dzwonią z dziwnego komputera. To jest dokładnie to samo. Bierzemy to. Może pani Molly będzie szybciej kontestatorką niż pan Darek. Nie chcę być kontestatorką. Jasne. Byliście tam... To jest inna rozmowa. Przy tej bramie. Czy ktoś z was tam był? Czy ktoś widział tą bramę? Widziałam obrazy tego rodzaju bram, ale nie tej konkretnej. Ta jest chroniona przez Martę. Marta jest upośledzona, powiedzmy w skrócie. I uważamy, zbadawszy różnego rodzaju bramy, że to ma większe prawdopodobieństwo, że ktoś może namówić ją na przejście. Nie byłam komuś tam. Komuś coś się może stać przy tej bramie? Komuś może coś się stać w Metropolis. Przy bramie nie, jeśli to Marta by wam otworzyła bramę, to ona was ochroni przed wszystkim, co tam się dzieje. Ona tam w tym miejscu jest naprawdę ważną postacią, ale
po przejściu, a ona tam z wami nie przejdzie, może być różnie, może być różnie. Natomiast to, co oferujemy w zamian, czyli wiedzę, to nie są rzeczy oczywiste, tanie, znajdziemy je wszędzie, gdzie chcemy. My wam oferujemy wiedzę, która możliwe, że chodzi wam po głowie, albo której jeszcze nie wiecie, żebyście chcieli. Więc ryzyko, uważamy, jest warte gry. Darek, ja nie wiem jak ty, ale... Czy nie uważasz, że tam może być doktor Bennett? Czy tam nie uważasz, że oni tam mogą być? Tak, mówię trochę ciszej. Mhm. Nie uważasz, że oni tam mogą być? Ona ma wyraz twarzy, który mówi, że raz, że słyszała, a dwa, że absolutnie się zgadza z taką teorią, ale już nie chce się wtrącać, więc na razie to zatrzymuję dla siebie. Bardzo panią, bo jak gdyby te wszystkie rzeczy, które państwo proponują, ja już przeżyłem różne teorie od lewa do prawa, badałem różne tematy, okazało się, że jak gdyby są one mniej zasadne, są wysnute z palca. To proszę nie traktować na poziomie intelektualnym, dobrze? Ja mam taką wielką prośbę do pani. Poproszę, żeby pani, jeżeli by pani chciała mnie przekonać, założyć mi, nie wiem, stronę, dostęp do czegoś, co by mogło mi opisać, jak gdyby to, o czym pani mówi, w taki sposób, żeby mnie przekonało do tego, żeby pani pomógł. Czyli prosi pan o wiedzę. Na razie chcę sprawdzić jakieś informacje, bo pani tu wyskakuje z innymi wymiarami, magicznymi rzeczami. Ja w ogóle powiem pani, że nie wiem... Nie jest to dla mnie... Darek. Zabezpieczenia komputerów w szpitalu psychiatrycznym wiadomo jakie są. Twoje koszmary nie wynikają z tego, że w twoim umyśle jest coś nie tak i śnią ci się traumatyczne wspomnienia z pobytów na stacji. Że śni ci się powtarzana scena, w której ludzie, którzy przybyli do tej stacji uratowani przez twoich współpracowników, zjadają żywcem innego człowieka, to ta sytuacja odbywa się cały czas w limbo, czyli w krainie snów. A to, jak przeżyłeś to wydarzenie, sprawiło, że twoja wrażliwość otworzyła twoją percepcję. Właśnie w ten sposób ma wgląd w zupełnie inny wymiar, w jeden z wielu wymiarów, w tym przypadku w krainę snów. Leki sprawią, że będzie ci łatwiej kontrolować wchodzenie tam. Ale ty już nigdy nie przestaniesz mieć tej umiejętności, bo to jest twoja normalna, naturalna zdolność. Przytłumiona, ale ona tam jest. Nie mówię, że... No jeśli teraz tej babce nie zaufałeś, Darek, po tym wszystkim, co powiedziała, ja pamiętam jak... pamiętam, dobrze, poproszę o bibliografię, to możemy pogadać jeszcze. Na razie się nie deklaruję. Oczywiście, że tak. Nie oczekuję deklaracji. Nie wiem, jak dawno pan badał swój komputer, ale w momencie, kiedy nasza rozmowa się toczy, przysłany jest do pana mail. W tym mailu nie ma treści, ale pan będzie wiedział, co zrobić z nim. I rzeczywiście odnajdzie pan, jak pan to nazwał, pewnego rodzaju bibliografię. Nie wiem, czy pan jej zaufa, gdyż trudno jest zaufać źródłu, które pisze o takich, w cudzysłowie, bzdurach, ale no innych źródeł nie ma. Niech pan zbada swój komputer, to może zyska pan troszeczkę więcej zaufania do nas. I moje mambo jumbo, bo jestem zupełnie świadoma, jak to brzmi, nie jest deklaracją. Panu nic nie grozi. Clarice, która tam gdzieś stoi w załuku, jest absolutnie losową osobą z Yellowknife, której przelaliśmy bardzo dużą kwotę, przelejemy drugą taką kwotę, jeśli odbywa się ta rozmowa. Więc to jest osoba, która zainstalowała na swoim tablecie to, co jej wskazaliśmy i nic wam nie grozi tu i teraz w tej sytuacji. My chcemy od was przedostania się do Metropolis dzięki Marcie i przyniesienia z Metropolis pewnego przedmiotu. W zamian dajemy wiedzę. Chyba, że macie inne ochoty, możemy wam dać też bardzo dużo pieniędzy. A jak mamy się skontaktować z wami? Myślę, że po tym, jak pani kolega zbada swój komputer, oczywiste będzie, jak będziemy mogli się komunikować.
Sprawdźmy twój komputer. No dobrze. Widzisz, że Molly już nie jest zainteresowana rozmową. Widać po niej, że jest bardzo zdecydowana. Jakby co, to masz jeszcze drugie pytanie, z tego co pamiętam, do intuicji. Tak, a ty... ale wykorzystałem je w rozmowie, wiesz, dlatego że... Nie, poczekaj, czekaj, ja teraz mówiłem do Molly, bo ona, czy ty czytałaś też mam dwa pytania. Intuicję, ale ty, Dark, nie, możesz jeszcze coś wyszukać, możesz jeszcze jedno pytanie, jeśli chcesz, w tym badaniu hakerskim. Dobrze, to ja mam, bo ja mam dokładnie pytanie, które chcę zadać związane z intuicją, dlatego się wciąłem. To ale przepraszam. Ale rzucałeś na rozum, więc... Tak, ale zbadaj, co moja intuicja mówi o tym, co badam. To jest jedno pytanie ze zbadaj. Tak, dlatego, mi się połączyły te dwa fakty, ale oczywiście za sekundkę mogę je zadać chwilkę później, przepraszam. Nie, to jest równie dobry moment. Twoja intuicja ci mówi, że komputer, z którego ona się łączy, jest czymś, czego nigdy w życiu nie widziałeś i trudno sobie wyobrazić, żeby zrobił to ktoś z umiejętnościami takimi jak masz ty, albo lepiej w nich wykształcony. Bo ty masz wgląd przez chwilkę w, wiesz, w rzeczy, na których ja się nie znam, ale w tą drugą maszynę. I ona nie jest stąd. Możliwe, że jak myślisz sobie przez chwilkę, że to ona nie jest stąd, od razu to wymazujesz, bo nie może być nie stąd, ale mówimy o intuicji, więc twoja intuicja tak ci właśnie mówi. Dobrze. Więc nie wiem, czy macie jeszcze jakieś pytania? Moje z kolei pytanie jeszcze z tego ruchu rozeznaj intencje. Jedno jest trochę pytaniem takim sytuacyjnym, patrząc na tą Kat i na tego starszego człowieka, tu jest takie pytanie, jak się teraz czujesz? Ale chodzi mi o to, czy oni się boją czegoś, jeśli chodzi o Martę? Czy oni się... nie wiem, czy oni się na przykład spieszą i potrzebują tego bardzo szybko? Jakie są ich emocje związane z tym, do czego, o co nas proszą? O. Że... Rozumiem. No. Nie ma w tym pośpiechu. Kat jest niesamowicie podekscytowana. Możliwe, że jest też na jakichś narkotykach, ale ona jest zajarana opcją. Ekscytacja i żądza raczej niż strach I pośpiech na przykład, czy coś takiego. Pośpiech, ale wynikający z tego, że jak chcę szybko dostać to coś w ręce, a nie, że umrę, jak tego nie dostanę. Wobec Marty może niekoniecznie strach, tylko ona jest wkurwiona, że coś się posypało i Marta rzuciła tę klątwę i to wyklucza ich z tej, jakby z jakiegokolwiek kontaktu z nią. Czyli nie mogą zrobić tego sami. Więc w tym są bardzo szczerzy. Kat. Okay. Natomiast jeśli chodzi o stan emocjonalny pana Forda, to tam nic nie ma. To on się nie odezwał, on nie specjalnie spojrzał na kogokolwiek, on patrzy w ten ekran i jest w tym, to też jest rozeznaj intencje, jest w tym niesamowite niebezpieczeństwo. Mimo wieku on sprawia wrażenie jakiegoś ochroniarza albo kogoś takiego, jak to się mówi, takiego hitmana, bo może Kat ma kogoś takiego, jest w nim coś niebezpiecznego. Dobra, to tyle mechaniki. Więc, czy macie jeszcze jakieś pytania? Czy chcecie coś jeszcze, czy... Dobra. To w takim wypadku proszę sprawdzić to, co chcecie sprawdzić. Jeśli będziecie chcieli się odezwać, Darek będzie wiedział jak. Na sam koniec tylko chcę wam pokazać, co potrzebujemy z Metropolis, bo może też wam się zapalą oczka. Otóż komputer, z którego się łączymy, i ona teraz się pochyla i podnosi, bierze laptop. Widocznie ma podłączoną do niego kamerę, która stoi na statywie, bo obraz się nie rusza, ale ona bierze ten laptop i wam go pokazuje. I na ekranie widać was, bo jest to okno otwarte. Laptop wydaje się być dosyć standardowy, ale z cienkich tych warstw, taki właśnie drogi, złotego koloru. Ona go obraca i mówi,
tam w Metropolis jest drugi taki laptop. I ja bardzo bym chciała mieć drugi taki laptop. Mam kilka pomysłów, gdzie można go znaleźć, ale z tym podzielę się trochę później, jak wejdziemy na nić porozumienia. No to miłego dnia. Pyk. Wyłączę jednym kliknięciem. Cichu. Molly, myślę, nerwowo w kieszeni bawi się tą zapalniczką. Oczywiście nie zapalając, ale po prostu obracając ją w dłoniach. I od razu zwraca się do Darka. Darek nerwowo obraca pudełko z lekami w kieszeni. Oczywiście ich nie bierze, ale zastanawia się nad tym wszystkim i mówi. No to jest jakiś skam, ci powiem. Znaczy, z jednej strony no to wszystko tam się składa, no ale... Kroki za waszymi plecami. To Clarice idzie szybkim krokiem. Skończyliście już? Wyciąga rękę tak, po ten tablet. Oddaję. I ona od razu się odwraca i idzie. Jest ewidentnie zadowolona. To... Cokolwiek to jest, albo o czymkolwiek teraz nie myślisz, to... No nic. Nic nie tracisz. Nic nie tracimy. I tak mamy iść na stację, i tak mamy iść na stację, a... Mówiłam ci, Marta jest... Odkąd wróciłam... Nie wiem. No teraz to ci tego nie mogę wytłumaczyć, bo... Bo ty bierzesz proszki, a ja nie biorę tych proszków, ale... Ja jestem zadowolona, a ty ciągle zmartwiona. No i co jest lepsze? Wiesz co, to nie o to chodzi, że jestem zmartwiona, tylko... Ale ja już tam byłem. Tak jak ty mówisz, że jak gdyby ty brałaś leki, to ja już byłem w tych wszystkich teoriach spiskowych. Karmienie się taką rzeczą, że jest większa siła, zli ludzie, magiczne miasta, wielka ale Darku, zmowa. Ale to nie o to chodzi, czy ja się karmię, czy nie, tylko... Ludzie, z którymi pracowaliśmy, nagle zginęli. Zniknęli w sensie. Nie było ich nekrologów w gazetach, chyba że nam nie pokazali. Nie odwiedzali nas, nikt do nas nie dzwonił. A doktor Bennett... No kurczę, wydawało mi się, że... Wydawało mi się, że zadzwoniłby chociaż do mnie, no. Może nie Dave, on zawsze był taki wycofany. Może zamknęli go w innym jakimś ośrodku, bo on ciągle o tej swojej żonie mówił, prawda? No ale Bennett... A ja tak naprawdę... Mówię ci, wydaje mi się, że po prostu kończy mi się czas i czuję się jak masło rozsmarowane na takiej zbyt dużej kromce chleba. Ale czy możesz przyjąć tego? Przecież my gasiliśmy pożar. Z tego, co pamiętam, ostatnia rzecz logiczna, która tu jeszcze się włamaliśmy i chcieliśmy podpalić wszystko. To jak gdyby, wiesz, uratowaliśmy ludzi, ale coś tam się spaliło, no. No ale skąd to się wzięło? Dlaczego chcieliśmy zrobić pożar? Przecież ty pracowałeś przy komputerach, a ja pracowałam w kuchni. Coś musiało nam się stać w głowę, jakaś klepka, jakaś trauma. Może upadliśmy, może był wypadek. Jechaliśmy jeepem, może był wypadek. Dobrze. Dlaczego był ten wypadek? To ja mam propozycję taką. Pójdźmy, zrobimy serce i rozum. Co ty na to? Ja będę rozum, ty będziesz serce. Ja, tak jak w tej reklamie, co było, powiem ci tak. Ja biorę leki, ty chcesz iść, ja tobie ufam i zrobimy jak ze stacją. Ale bardzo cię proszę, jak gdyby ty wiesz w to wszystko, a ja będę sprawdzał, czy w to, co wierzysz, jest jakikolwiek logiczne połączenie. Mogę się umówić na coś takiego. Co ty na to? Zaufam, że ty masz jakąś wizję, że oni mają jakąś wizję, ale nauczyłem się, że w takie wizje łatwo nie należy ufać. Oni coś mówią, że leki to, leki tamto. Może, jak mnie przekonacie, to nie wiem, spróbuję pójść waszą drogą, ale na razie chciałbym to wszystko posprawdzać. Choć powiem ci, że badając tego laptopa, no, z takimi rzeczami się jeszcze nie spotkałem. Jest to coś nieosiągalnego.
I dla mnie ambicjonalnie i technologicznie jak gdyby, no jest jakaś przesłanka, że myślę, że ten Ford to ten od samochodów, czy nie? Nie, nie wiem, ja nigdy nie widziałam, jak on wygląda. Może sprawdzilibyśmy w internecie. Kupę siana ma kolo, ale... No dobrze, zróbmy... No dobra, pójdźmy w to. Jest to jakaś zagadka, jakieś śledztwo. Możemy pobawić się w detektywów. No zróbmy również tak. I ja się bardzo cieszę, że będziesz mógł mi wszystko racjonalnie wytłumaczyć. Ale jeśli zadam pytanie i nie będziesz mógł tego racjonalnie wytłumaczyć, to wtedy idziemy w moją stronę. Jest to jakieś wyjście. Jest to jakieś wyjście. Zobaczymy, gdzie nas to wszystko zaprowadzi. I ciebie, i mnie, i kontestatorów. O nich to może mówmy jakoś ciszej, bo to chyba jest jakaś taka organizacja, jak wiesz. Ej, to nazwijmy ich jakoś tak śmiesznie. Na przykład, nie wiem. Musimy jakiś kod wymyślić. Tak, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Tak, żebyście nie skapnęli na stacji. Nie wiem, dawno już nie oglądałam telewizji. No dobrze. Jak na coś padnę, to ci powiem. My nie możemy tak mówić. Znaczy, szczerze mówiąc, to i tak jest wszystko pojebane. Cóż więc, moi drodzy, gdzie chcemy się przenieść teraz z naszą opowieścią? Czy chcecie coś jeszcze na mieście? Czy droga do szpitala po amulet? Molly bardzo by chciała pojechać do szpitala i myślę, że otwiera się przed Darkiem, mówiąc, że miała bardzo zły sen związany z Łałatej. No chciałabym sprawdzić, co tam u niego, zanim jeszcze wybierzemy się na stację. Bo ze stacji, jak pamiętasz, czasami bywają problemy z zasięgiem. No dobrze. Jedźmy, a ja obejrzę dokładnie amulet. Dobrze. Ja na tą całą stację, jak się pakowałam, na pewno wzięłam swojego laptopa, którego naprawił Darek. Ja też, ponieważ próbuję odkleić się trochę od rzeczywistości, a więc już panicznie patrzę na sprzęty elektroniczne, natomiast na pewno mój laptop jest w samochodzie i czym prędzej, jak przychodzimy do samochodu, to jak Molly będzie prowadzić, próbuję rozwikłać zagadkę, jak się skontaktować, co poczytać. To podzielmy się na dwie rzeczy. Mamy Darka, który w samochodzie, nawet kiedy Molly poszła załatwić swoje sprawy do szpitala, bada zawartość swojego komputera, a Molly spotka się z Łałatę. Zatem, Darku, masz maila na swojej skrzynce z adresu, który nazywa się Magnifying Glass, czyli szkło powiększające, małpa i tam jakiś defaultowa reszta, normalny adres. Nie ma tematu ten mail, nie ma jakiejkolwiek treści. Jest to pewnego rodzaju zachęta, żeby potem sprawdzić sobie, czy on ma jakieś wirusy, czy nie. Spróbować popatrzeć sobie na tego maila od wewnętrznej strony wirtualnej rzeczywistości. I trzeba będzie zajrzeć do... zhakować, żeby udało się odkryć, co tam jest. Więc poproszę cię o rzut na hakera. Bo rozumiem, że albo możesz na razie, wiesz, to badanie odłożyć i zająć się czymś innym. Nie wiem, jak chcesz badać coś innego, to śmiało. To ja bym chciał zrobić dwa ruchy w odległości, to znaczy najpierw pierwszy ruch na hakera, odkryć jak gdyby, co tam jest, jakie informacje się dowiem, natomiast później chciałbym dostać dostęp do Darknetu i spróbować porównać z resztą rzeczywistości to, co znajdę. To znaczy próbuję porównać to, co mówią kontestatorzy z jakimiś innymi źródłami, forami, jak gdyby różnymi rzeczami, czy oni rzeczywiście istnieją, co ludzie o nich sądzą, co mówią o nich, znaleźć jakieś ślady tego, czy w tym Darknecie, czyli tej najgłębszej sieci, rzeczywiście jest jak gdyby jakaś wzmianka, dobrze, cokolwiek dobra. O nich.
To ja ciebie poproszę, żebyś sam ze sobą wykonał te dwa rzuty. Zapamiętaj wyniki, a my chwilkę pogramy z Moli. Łała te ma możliwe, że przerwę albo coś takiego, bo siedzi w tym pokoju pielęgniarzy, wyciągnął sobie nogi na drugie krzesło, czyta papierową gazetę, zajadając sobie jakiegoś snaka. Więc ktoś tam inny cię wpuszcza, mówi, że jak łałatę to tam, więc możesz tam wejść. Idę tam, ściskając oczywiście tą zapalniczkę w kieszeni. Od razu wchodzę trochę niepewnie, bo mam przed oczami twarz łałatę ze snu, więc tak mi trochę zasycha w ustach. Dzień dobry. Cześć. Cieszę się, że jesteś. Mam coś dla ciebie. Jak zwykle, jak to on, przechodzi od razu do sedna spraw. Nie zdejmując nóg z tego drugiego krzesła, sięga w dół do takiej swojej torby, z której przychodzi i wyciąga z niej coś. Jest to zawinięte w jakiś materiał. Myślę, że skoro jest taki bezpośredni, to ja też nie będę jakoś mocno owijać bawełnę, więc wyciągam po to ręce, ale patrzę na niego tak pod kątem. Wszystko w porządku? Tak. Nic się nie zmieniło w jakimś ogólniejszym sensie. Wczoraj miałem wieczorem dziwne spotkanie, które niewiele naprawiło, ale możliwe, że wykonaliśmy pierwszy krok, żeby kiedyś było lepiej, jeśli któryś z nas będzie tego chciał. Ale do twojej sprawy podszedł, powiedzmy, profesjonalnie, dlatego mam dla ciebie amulet. Dziękuję ci za to bardzo. Wiesz, co to jest? Patrzyłeś? Widziałem, jak go przygotowywał, jak go zawijał w tę szmatkę. Zobacz to. Rozwijam to przy nim. I co tam jest? Jaki byś chciała mieć amulet? Myślę, że to jest coś, co bardzo wiąże się z naturą, ale jednocześnie z ziemią, z czymś, co jest bardzo takie namacalne. Nie korzeń i nie drewno, bo to może spróchnieć. Raczej jakaś skała. Jakaś wyjątkowa skała, może wiadomo, nic drogocennego, ale specyficzna skała z jakiegoś miejsca, poprzedplatana może żyłkami kwarcu, który układa się w, nie wiem, błyskawice, w coś. Albo skoro tutaj mieliśmy aurorę, to coś, co odbija światło tak, że wygląda jak mijające się kolory zorzy. Czyli jest takiego czarno-stalowego koloru poza tymi żyłkami kwarcu, ale jak nakierować na to światło, to ten kwarc się mieni barwami zorzy. Dołożę tylko, że na wskroś przez tą skałę jest wydrążona ewidentnie ręką ludzką dziura na wylot. Można zajrzeć sobie przez ten kawałek skały. To jest taki jak zaciśnięta twoja pięść, czy trochę mniejsze? Myślę, że to jest coś, co można zacisnąć w pięść. Jest delikatnie wtedy otwarta, ale jest to dość duże. Jest to coś takiego, coś, że można to złapać, ale nie takie maciupkie, żeby zawiesić na szyi. Raczej w kieszeni albo... Podoba ci się? Podnosząc to właśnie tak gdzieś do światła... No jakiś... Już czas trochę minął, odkąd widziałam zorzę. Ciekawie się, ty wiesz, jak to się nazywa? Zresztą nieważne. Kamień. Naprawdę bardzo ci dziękuję. Czy chcesz powiedzieć mi, dokąd się udajesz? Mówiłaś, że to miejsce może być niebezpieczne.
Czasem jest tak, że warto zostawić kogoś, kto wie. Jeśli długo cię nie będzie, to obowiązkiem przyjaciół jest poszukać kogoś. No, opowiadałam ci. Przecież dobrze wiesz, że pracowałam na stacji. To nie jest taka podróż, w jaką ty byś chciał pojechać. To jest może trochę podróż w przeszłość, ale, niezbyt daleką. Jedziesz do tej bardzo smutnej kobiety. To dziwne, że uważasz, że ona jest smutna, ale może ty widzisz coś, czego ja nie widzę. Dla mnie jest po prostu zapracowana. Wydaje mi się, że czasami te dwa słowa łączą się w jedno, które nie istnieje, bo nie mamy takiego słowa, ale jest smutna, bo jest zapracowana, albo jest zapracowana, bo jest smutna. Nie jestem specjalistą, może się mylę, ale tak ją odczuwam. No, ale właśnie tam jadę i właśnie mówiłam mojemu Darkowi, temu, co tutaj był jakiś czas, że powoli czuję, że mnie ubywa i mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze, zanim całkiem nie zniknę. Dlatego chciałam mieć coś, co mnie będzie tutaj trzymać. To znaczy, nie wiem, jakoś trudno mi to wytłumaczyć. Wierzę, że wy macie swoje sposoby. W sensie wy, no twój wujek. Ludzie, którzy mają tradycje jakieś i nie wiem. No wierzę w to po prostu. Co mam powiedzieć? Wiara to chyba jest coś, co się wierzy, a nie co się tłumaczy. No dużo mówię. No ale tak, jadę na tą... Na stację jedziemy. Mam nadzieję, że jeśli miałby cię ubywać i ubywać, to znajdzie się czas, żebyśmy mogli razem coś przeżyć. Od dawna rozmyślam sobie o tym, że chciałbym udać się z tobą na pieszą wędrówkę. Gdzieś tu w okolicach Yellowknife. Te ziemie są wspaniałe. Słyszałem o wielu miejscach, które bardzo chciałbym zobaczyć od swoich przodków. Gdybyś chciała kiedykolwiek ze mną udać się na taką wyprawę, to będę szczęśliwy. Byłoby mi bardzo miło. A tymczasem uważaj na siebie, Łałatę. Dobrze. Ty także. Czy planujesz, jak długo tam będziesz? A to nie mówiłam ci? Tak naprawdę to ja tam idę do pracy. Ach, tak, przepraszam, zapomniałem. Dobrze. Pozostaje ewentualny kontakt telefoniczny. Jeśli znowu coś nie zerwie połączenia, bo tam czasami dziwne rzeczy się dzieją z połączeniem telefonicznym i internetowym. No, ale jakby co, to oczywiście. Proszę, dawaj mi znać, jeśli cokolwiek będzie nie tak, albo... To dosyć osobliwe, bo sprawiasz wrażenie, że martwić się o mnie, a to ty idziesz na niebezpieczne spotkanie. Ja wierzę, że poradzę sobie. Trzymaj się, Molly. Trzymaj się, wielki bracie, Łałatę. No i on dosyć bezceremonialnie, jeszcze zanim wyjdziesz, wstrząsa gazetą, żeby kontynuować czytanie. Jak poszło, Darek? No nie wiem, bo dzisiaj jakoś bardzo kostki są, co może potwierdzić Molly. Teraz tak.
Poszły im dwa rzuty super, bo jeden 15, drugi 16, jeden plus 4, drugi plus 2, czyli łącznie 19 na jednym rzucie i 17 na drugim. I teraz tak, jeżeli chodzi o rzeczy, to mam taką koncepcję z tych propozycji, które są, że na początku czegoś się dowiem, ponieważ osiągam swój, bez problemu osiągam swój cel. I to zaraz zobaczymy, jeżeli chodzi o badanie tego maila. Natomiast później, jeżeli chodzi o weryfikację tych danych, to chciałbym to zrobić tak, bo mam opcję, że kontaktujesz się z kimś lub czymś, kto za odpowiednią cenę może ci pomóc. I myślę sobie, czy nie dałoby rady teraz połączyć jak gdyby tego wątku i nawiązywania relacji z... Z Natmarem, któremu w jakiś sposób, tylko nie chciałbym, żeby to był kontakt telefoniczny, tylko kontakt na tajnych czatach ciemnego, czarnego darknetu, gdzie ja mu dam jakieś informacje śladowe, a on się wysypie z jakąś wiedzą dotyczącą jak gdyby tego wszystkiego. Świetny pomysł, to zróbmy tak. Ona podkleiła pod ten mail niedostrzegalny, rzeczywiście coś w stylu pliku, PDF-u, to są printy sfotografowane jakiejś bardzo starej książki, z, wiesz, początku XX wieku może, sądząc po kolorze stron i po rodzaju czcionki, po angielsku pisane na maszynie i orientujesz się po nie za długiej lekturze, żeby też nad tym za długo nie siedzieć, bo chcesz badać też inne sprawy, że jest to opisanie równoległego do Ziemi wymiaru, które jest wiecznym miastem, tutaj nie pada nazwa Metropolis, ale pojawia się informacja o tym, że jest 10 archontów, którzy strzegą bram pomiędzy tymi dwoma wymiarami. I jeden z tych archontów, który nazywa się Chesed, jest odpowiedzialny za to, żeby mamić wszystkich poszukiwaczy ziemskich poczuciem bezpieczeństwa i spokojem. I kiedy czytasz ten ustęp, czytasz opisy pokrótce wszystkich tych archontów, to trafia do ciebie, że Marta jest kimś takim. Marta niejako zawsze chciała zatroszczyć się o was, spytać, czy wszystko w porządku, dać poczucie bezpieczeństwa. W tej całej sytuacji także mówiła, że powinniśmy trzymać się razem, powinniśmy pomóc tamtym i to się ze sobą w jakiś sposób wiąże. A drugi z tych archontów nazywa się Malkus. I jest to nazwa, którą słyszałeś w szpitalu od doktora Jovanovicza. Tam podczas kilku rozmów, które odbyliście, wynikało z tego, że Jovanovicz pracuje dla kogoś takiego, kto się nazywa Malkus, albo współpracuje. Jovanovicz mówił, że on uważa, że Malkus jako jedyna przestała być strażniczką, tylko raczej chce pomagać ludziom, aby przedostawali się do tych drugich, innych światów. A ja tak mogę na metapoziomie przypomnieć, czy podobną rzecz do nas nie mówił, że nie tłumaczył nam Bennett? Doktor Bennett? On jakiś... on miał swoje zapiski tak. rodzinne i on wspominał o tym i to by mogło tak jakby łączyć się z tą wiedzą, która gdzieś już się pojawiła, czyli z wiedzą, którą kiedyś już Darek tak. usłyszał. Bennett na podstawie tych wydarzeń rzeczywiście zagłębił się w tę lekturę oraz toczył rozmowę, chyba byliście przy niej, tak mi się wydaje, w tym pokoju rekreacyjnym z tym takim dziwnym postacią, która wcielała się w różne postaci, tak jakby. I w tym momencie był to ojciec i wuj doktora Bennetta i oni też to potwierdzali. Tylko nie wiem, czy my wtedy, coś mi świta, że my byliśmy już wtedy na straży. Pamiętam jeden moment, że on opowiadał o o tym...
Ja sądzę, że ta precyzja, czy to słyszeliście, czy nie, nie jest aż tak istotna dla opowieści. Dobra, to ja mam jeszcze pytanie do tutaj zadanych rzeczy, bo ma mi nasz Czeset, a jest powiedziane, jaki ma cel Czeset, bo jak gdyby Malkut albo Malkut, bo jak gdyby współpracuje, przestała być strażniczką, natomiast czy wiemy, po co nas ma mi Czeset, czy nie? Celem wszystkich tych archontów, bo w tej księdze, którą ty jakby widzisz, Malkut nie jest opisywana jako zbuntowany archont. Ich wszystkich celem jest nie wpuszczać w ogóle ludzi do tego wiecznego miasta. Trzymać ich tutaj. Sądzę, że może tam się pojawić słowo uwięzionymi, w sensie, że ludzie mają być tutaj uwięzieni. Na końcu są jeszcze screeny, ale nie samej tej księgi, z tych ustępów, które sobie przejrzałeś, tylko z dziwnych fotografii. Na jednej fotografii jest coś, na pierwszy rzut oka jakiś Nowy Jork albo inne duże miasto amerykańskie, jakiś taki charakterystyczny rodzaj budynków ze starej cegły. Jest to zdjęcie zrobione z chodnika na wysoki budynek ceglany, ale na dokładnie jego róg. I ta lewa ściana, która wychodzi na ulicę, to są normalnie okna, jedno jest otwarte, ktoś się wychyla i patrzy, uchwycony jest kawałek samochodu, który jedzie wzdłuż tego budynku, jest wejście, natomiast ta ściana, ta druga, za rogiem, jest taka tylko i wyłącznie na obrzeżach, na takiej winiecie jakby, bo w środku jest pusto, i widać, że tak jakby w tym budynku gdzieś w środku był prostopadły szereg innych kamienic. Albo jest to genialnie narysowany mural, albo, co przy kolejnych tego rodzaju fotografiach, ona ci chyba pokazuje, jakie inne bramy poznajdywała. Mhm. Jest na przykład zdjęcie lasu, zrobione w lesie, tylko że wszystkie drzewa wyglądają być częścią tego jednego lasu. Chodzi o wzrost tych drzew, liściastość i tak dalej, ale na środku rosną dwa przepotężne pnie wychodzące z kadru i pomiędzy nimi nic nie ma. Jest pustka. Do tego rodzaju 4-5 zdjęć jeszcze otrzymałeś. I to jest w tym mailu, który ona podesłała. To, o czym powiedziała o kontaktowaniu się, wiesz, jak zrobić mail, który trafi do niej i będzie tak samo tajny, tak samo nieczytelny dla zwykłego, pozbawionego umiejętności hakerskich człowieka. Mhm. Tak może być? To jak najbardziej. Ja w Darknecie próbuję, tak jak w Google, powiedzmy, dodawać nowe informacje, których się dowiaduję, i próbuję je przeszperać Darknet za pomocą, nie wiem, powiedzmy sobie, jakieś przeglądary, które tam są. I czy tam coś trafiam, czy... Ale czy mówisz tutaj o tym swoim rzucie na dostęp do Darknetu i skontaktowaniu się z Nightmarem, czy... Tak. Ja tym systemem... Znaczy chciałem powiedzieć, jak to mechanicznie robię, że jak gdyby próbuję potwierdzić te informacje w momencie, w którym widzę te fotografie, to czytam o fotografiach, fotografie, które przedstawiają dwa światy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak bym chciał trafić. Dobra. Do tego... To on w końcu ci wysyła... jakieś pingnięcie na jakiegoś rodzaju czacie, widzisz, że próbuje się z tobą połączyć Nightmar. No to próbuję, że tak powiem, z nim tam czatować dalej. Nie chcę się z nim widzieć, próbuję czatować. Tak. On też jakby otwiera się tekstowy czat. No on rozpoczyna w stylu, że szukasz ciekawych rzeczy. Też ich nieraz szukałem, swoje znalazłem. Czemu to robisz? Pewne źródło mi je podało i sprawdzam ich autentyczność. Czyli jakieś źródło zwróciło się do ciebie i podało ci te rzeczy, czy trafiłeś na nie przypadkowo?
Nie, weryfikuję jak gdyby to, co dostałem. Wydaje mi się, że jesteśmy oślepieni. Dotyczy to wszystkich zmysłów. I życia jest znacznie więcej niż to, co codziennie widzimy na ulicach. Na przykład Wieczne Miasto. Na przykład Kraina Snów. Na przykład Gaja. Kim jest Gaja? Z tego, co wynalazłem, Gaja to miejsce. To pierwsza natura. Jakiś dziki wymiar, z którego właściwie wszystko to, co widzimy, wzięło początek. A skąd ty o tym wiesz? Od dawna mam niepokojące wizje i koszmary. Leczyłem się, na niewiele to się zdało. Zacząłem samemu grzebać i znalazłem wiele odpowiedzi, które mnie uspokoiły. Czy dalej miewasz koszmary? Tak, ale teraz nazywam je snami, a nie koszmarami. Czy dalej są straszne? Tak. Wiem coś o tym. Nie mam teraz za bardzo przestrzeni, ale bardzo chętnie bym to pokontynuował. Jeśli będziesz chciał, mogę pokazać ci, jaką drogę tutaj przeszedłem. Może ci to pomoże. Czy znasz jakąś organizację, która bada to profesjonalnie? Dużo jest takich organizacji i kultów, które zajmują się badaniem tych spraw. A takich dobrych w technologiczne klocki? Jako, że mnóstwo odpowiedzi jest w Darknecie, to co druga organizacja jest świetna w te klocki. Czego dobrze oni szukają? Dziękuję. Jakbym mógł ja ci jakoś pomóc, to daję znać. Nie chcę udawać skrytości, nie ukrywam, jestem ciekaw, ale dajesz mi na razie za mało danych. Czego szukają? Czego, co ich interesuje z tych rzeczy? Jakieś magiczne urządzenie? Dużo, długa cisza. Wydaje mi się, że łowcy skarbów, amuletów, talizmanów, jakkolwiek to nazwać, jeśli mają odrobinę rozumu, to zapuszczać się będą tylko i wyłącznie do Metropolis. A badaniem przejść do Metropolis i wydobywania stamtąd dóbr zajmują się kontestatorzy. Dziękuję. Czyli może są tym, kim mówią. I kończę. Mhm. Dobra. Wsiada Molly. I powiedzcie mi, czy chcecie jeszcze podczas drogi na stację, chyba że zmienicie zdanie, coś sobie opowiedzieć, pogadać, czy wymienić się danymi, czy przeskakujemy na stację? Ja bym chciał bez już grania sceny, jeżeli ten po prostu przekazać wszystko Molly w ramach takiego bardzo analitycznego wywodu, jak znalazłem, co znalazłem, kiedy znalazłem i że może to się trzyma kupy. Molly to wszystko chłonie jak, nie wiem, jak dziecko, które słucha jakąś taką opowieść, której wydaje się, że zna koniec, ale nadal jest ciekawe tej całej opowieści, więc tak, Molly ci nawet nie przerywa. Jedzie, jest skupiona, dokładnie wie, gdzie jedzie. Myślę, że od czasu do czasu przytakuje albo mówi, ojejku, to wspaniała wiadomość. Nawet jak ty mówisz o czymś, że nie wiem, o czymś nieprzyjemnym a propos tego, że nie wiem, jest jakaś
jest jakaś brama i są jakieś złe rzeczy po drugiej stronie, to ona mówi, tak, tak, to bardzo ciekawe, to naprawdę ciekawe. Tylko oni powiedzieli, że to bardzo niebezpieczne miejsce, do którego mamy się udać. Może tam się nam stać krzywda. A jeszcze rozmawiałem, zaniepokoił mnie ten rozmówca, z którym rozmawiałem, że zapytałem się, czy ten świat, sny są straszne, a on powiedział, że są straszne. Wszyscy mówią o tym w jakimś takim trudnym, to może być niebezpieczne. Może nam się tam coś stać. A czy ty pomyślałeś o tym kiedyś, że jak pierwszy raz wsiadasz za kółko samochodu, to jest straszne. No, przynajmniej dla niektórych. Jest straszne, bo tyle jest rzeczy, tyle impulsów z zewnątrz, no i w sumie może się wydarzyć wypadek. Jak, nie wiem, pierwszy raz widzisz pająka i mama mówi, że jest straszny i go widzisz, się boisz, to jest straszne. Ale nie wiem, jak coś zrozumiesz, to może przestaje być straszne? Może powinniśmy to zrozumieć i wtedy... Nie byłaś w moim śnie. On jest przerażający. Ja go czasami pamiętam urywki, ale to nie są normalne rzeczy. One są straszne. I do tego chyba się nie da przyzwyczaić. Ale jeśli to był tylko sen, to dlaczego jest straszne? A jeżeli to jest rzeczywistość, do której idziemy, ja bym tak... Nie traktował tego jako przygodowej wycieczki a la Indiana Jones. Tylko przygotował się na to, że to, co znajdziemy, może nie być dla nas fajne, przyjemne i uważajmy na siebie po prostu. Darku, ja już mam... Wiesz, 4 dychy na karku, odchowałam córkę i wiesz, wiem, jak wygląda życie, przynajmniej trochę. Nie robię tego dlatego, żeby przeżyć przygodę swojego życia. Coś się ze mną dzieje. Ja muszę coś z tym zrobić. Mogę siedzieć i brać tabletki, ale jeśli nic się nie pomoże, jeśli to jest moja jedyna szansa, a czuję, że to moja jedyna szansa. A teraz jak przyszedłeś i znowu zaczęliśmy rozmawiać o tym, co się wydarzyło wtedy i o tym pożarze, to pomyślałam sobie, że przez cały czas wyobrażałam sobie jakiś spisek, jakąś teorię i coś, co jest dookoła tego osnute i że ja to rozgryzę, że ja to zrozumiem. I byłam w tym wszystkim taka strasznie egoistyczna, a teraz sobie pomyślałam, kurczę, z nami byli ludzie, a nie mamy z nimi w ogóle kontaktu. A co jeśli oni od tych 6 miesięcy żyją w takim koszmarze? Takim koszmarze, który tobie się śni. Bo nie pomyślałeś o tym? Cieszę się, że jestem z tym z tobą, bo to się nie dzieje tylko w mojej głowie. Tylko albo oboje razem zwariowaliśmy, albo ten świat wygląda nieco inaczej, niż nam się wydawało. I Molly dodaje gaz. Kiedy po tej drodze w pełnej wertepów wzdłuż jeziora ciągnącego się po lewej stronie, od strony zachodniej, wzierającego z pomiędzy pni drzew, dojeżdżacie do momentu, w którym trzeba będzie skręcić w prawo, oddalić się od jeziora w stronę wzgórza, to nie da się ukryć, że jest to charakterystyczna i taka, która pozostawiła ślad w was, droga. Przez to, że tyle razy nią jechaliście w dziwnych momentach, w dziwnych okolicznościach. Jest jakieś jedno
szybkie, gwałtownie wpadające w głowę wspomnienie z tamtych momentów, którymi jechaliście tą drogą, które teraz przychodzi do głowy, czy raczej jesteście tak zaaferowani tu i teraz, że nic takiego się nie dzieje? Mi się wydaje, że przez to, że poprzednio też praktycznie cały czas byłam za kółkiem, mam ciągle wrażenie, że za chwilę będzie właśnie ta jakaś dziura, taki zakręt, czy tam korzeń, który był, i będę musiała to wyminąć, i wtedy otworzy się schowek, a ze schowka wysypią się przedmioty, wyszypią się rękawiczki, wysypią się te tabletki, więc znowu mam takie déjà vu, że to się zaraz wydarzy i tylko czekam, jak mijam to miejsce. A Dark? Otwieram schowek. W schowku są rzeczy, które zwykle wozi ze sobą Molly w schowku. Zamykam schowek. Stare ciastka już zleżały. Trochę banknotów. A więc odbijacie w prawo. Droga na samą stację jeszcze około 5-10 minut. Ona jest mocniej ubita, jakby położona wtedy, kiedy stawiano te stacje. I jak dojeżdżacie do znanego wam bardzo dobrze płotu okalającego budynek mieszkalny, taki okrągły, parę metrów dalej stojącą wieżę nie za wysoką, jeszcze dalej wzgórze, na którym jest taki ogródek badawczy, to jest okolica południa, 12-13. Parę śmigiełek kręci się na tym ostatnim piętrze wieży. Aparatura funkcjonuje. Samochód stacji jest najprawdopodobniej w garażu, bo garaż jest zamknięty, albo ktoś wyjechał, nie wiem, do Yellowknife po zaopatrzenie. Nie widać ruchu, nie widać życia, brama jest wjazdowa zamknięta. Molly, jako że jesteś pracownicą, czy jak wyjeżdżasz na urlop, to zostawiasz tutaj automatyczny pilot do otwierania bramy, czy go masz ze sobą, jak chcesz? Bo można jakby otworzyć z automatu tę bramę do wjazdu na posesję, albo zatrzymać samochód tutaj i podejść do furtki, skomunikować się z kimś, kto jest w środku. Wydaje mi się, że przez to, że jest dużo tych ekip, to nie mamy aż tylu tych automatycznych pilotów, więc raczej trzeba zadzwonić i dobra się skontaktować. Więc samochód jest zaparkowany, wysiadacie z samochodu i podchodzicie w stronę furtki, takiej takiej osobowej furtki. Za nią jest wydeptana ścieżka prowadząca do głównego wejścia do owalnego domku. Tu jest taki, powiedzmy, domofon z jednym guziczkiem, który łączy się z domofonem, który jest tam, bo ona jest zamknięta. Dzwonicie. Nagle oblewa mnie zimny pot, jak widzę ogród stacji badawczej, ale tylko przez chwilę. Takie uczucie, jak kropla przelatuje, że tak powiem, od samego karku po całych plecach i spada na dół. Biorę głęboki wdech i dostajesz powiadomienie na telefon. Bo założyłem, wiesz, w naszej poprzedniej serii wyrzuciłeś przez okno telefon, ale masz nowy smartfon, czy nie używasz już tego? Mam nowy. No to powiadomienie na smartfon. Patrzę. Marta napisała na WhatsAppie. Uważaj, Darku. W tym momencie jednocześnie ktoś odbiera słuchawkę tego domofonu. Słuchajcie, taki skrzek. Oraz coś w stylu rąk zza waszych pleców kładzie się na waszych klatkach piersiowych. Absolutnie niewysłyszany ruch kogoś, kto się zakradł, i teraz czujecie nie uderzenie, tylko raczej takie przyłożenie dłoni, dosyć dużej, a miękkiej. Ty, Dark, na mostku i ty, Molly, też na mostku. Co robicie?
czy to ta dłoń to jest takie uczucie, jak Dark poczuł w momencie, w którym na końcu ucieczki ktoś go przytulił. To nie jest to takie uczucie kojącego przytulenia. Nie. Które... W tym jest lód, który przeszywa momentalnie i to lato, czerwcowa, ciepła pogoda momentalnie zamienia się w krainę lodu i zimna w środku, w twoim ciele, wewnątrz ciebie, aż zatyka oddech. Ja się spodziewam, że to może być ktoś, kto pracuje na stacji, może jakiś mechanik, jest bardzo wysoki, dlatego nas objął oboje. I ja tylko mówię, przepraszam, przyjechaliśmy na stację do Marty. Chcieliśmy z Martą porozmawiać. I odwracam się powoli. Dobra, bo to dość długie zdanie, a rzeczy będą się dziać szybciej. Chcesz się odwracać. A ty, Darek? Ja jestem sparaliżowany. Momentalnie, że tak powiem, wróciło niemoc. Momentalnie wróciło jak gdyby przerażenie. Nie jestem w stanie się ruszyć o milimetr. Kiedy słyszycie z tego domofonu, to wy, Darek i Molly, głos Marty, to czujecie oboje nacisk tych dłoni na klatkach piersiowych i ty, Darek, jako że stoisz sparaliżowany, masz wrażenie, że ktoś po prostu włożył ci rękę do środka. Nie ma w tym bólu, tylko jest przeszycie chłodem. A ty, Molly, jako że mówiłaś to zdanie i się obracałaś, to masz wrażenie, że ta ręka się trochę ześlizgnęła po twoich piersiach i kiedy odwracasz się, to widzisz kłąb dymu, który właśnie jest rozwiewany. I na tym dzisiaj zakończmy. Dobrze, to czas teraz na punkty doświadczenia. Na początek są trzy pytania standardowe zawsze na koniec sesji i jeśli odpowiecie tak, to na którekolwiek z nich, no na każde z nich tak, to jest punkt doświadczenia dla was obojga. Czy dowiedzieliśmy się czegoś nowego o prawdzie? Tak, kontestatorzy się z nami skontaktowali i od nich się dowiedzieliśmy dość sporo. A chyba Darek dowiedział się również od swojego kolegi z Darknetu. Okej, okay, po punkcie. Czy dowiedzieliśmy się czegoś nowego o naszych postaciach? Ale nawzajem czy wewnętrznie? Wewnętrznie. Wewnętrznie, ja tak. Wydaje mi się, że to jest tak sformułowane, że to też może być wiedza nawzajem o sobie. I ta jest dobra. To znaczy zarówno wcześniej się dowiedziałem tego, że życie może być prostsze na tabletkach, jak i się dowiedziałem, że to tabletki mogą też nie być rozwiązaniem na wszystko. A ty, Katana? Molly zaczyna zauważać, że z nią dzieją się bardzo dziwne rzeczy, bo wsadziła palec w kubek bez robienia w nim dziury. Zauważa, że zaczyna być coraz bardziej zdesperowana, aby dotrzeć do źródła tych dziwnych rzeczy, które się dzieją. Po punkcie. Czy podejmowaliście wyzwania? No pójście w ciemną uliczkę i gadanie z jakimiś ludźmi, wiem, że to może nie było wielkie wyzwanie, ale no nie wiem, wydaje mi się, że jest jakiś, nie jest coś, co chcieliśmy, znaczy nie, no dobra, Darek nie chciał zrobić tego. Ale wydaje mi się, że wyzwaniem jest to, że zdecydowaliśmy się, sprawdzając to wszystko jednak, ta rozmowa dotycząca tego, że może nie być za fajnie, jeżeli idziemy w jakieś dziwne miejsce, może nie będziemy przekonani. Tak, jeszcze nie poszliśmy, ale... Ale jak gdyby to wyzwanie, podjęcie tego, że jednak bierzemy pod uwagę jak gdyby to, żeby zagłębić się gdzieś, gdzie jest niewygodnie, można nazwać wyzwaniem. Ja sądzę też osobiście, że wchodzenie w Darknet jest pewnego rodzaju wyzwaniem. Ten atut jest tak napisany, że konsekwencje porażki mogą być dosyć hardkorowe, to jest ryzykowna gra. Więc tutaj też po punkcie. A teraz w kwestii waszych zalążków fabularnych. Zacznijmy może od Molly.
dowiedzieć się, co... dowiedzieć się, dlaczego znikam. Tak ja sobie to zapisałem, nie wiem, czy ty tak samo. Ja się dopiero dowiedziałam, że zaczynam znikać, że coś dziwnego się ze mną dzieje, więc nie wiem jeszcze dlaczego. Ja podobnie, bo mam odwiedzić miejsce, w którym doznałem traumatycznych wydarzeń, nabawiłem się koszmarów. No to można powiedzieć, że odwiedziłem bramę. No, tak, to jeszcze nie. A Molly, twój drugi, zbadać kim, czym jest Marta. Myślę, że coraz więcej, ja tego jeszcze nie zbadałam, ale zaczynam się to coraz więcej dowiadywać, więc nie wiem, czy to może... Ale zarówno Kat, jak i w samochodzie Darcy powiedzieli. Oni... On mi też powiedział. Więc ja tutaj dałbym ci punkt. I bardzo chętnie go wezmę. A twój, Darek, drugi zalążek? To zbadać w Darknecie, kim były istoty, z którymi miałem kontakt, i wydaje mi się, że zbadałem dużo istot wcześniejszych, z którymi miałem kontakt, bo zarówno zbadałem jak gdyby dowiedziałem się o nich i potwierdziłem to, że one tak funkcjonują, czyli między innymi Martę w postaci Archonta i Jovanovicha, którym okazał się związany z Marką. Dobra, to tutaj też jest punkt. I teraz tak. Te, za które dostaliście punkt, one są tak sformułowane, że jeżeli chcecie, możecie je zostawić i dalej badać te rzeczy, albo możecie z nich zrezygnować i wtedy tobie, właściwie Molly, dostanie nowy zalążek od nas, a Dark ode mnie, od ciebie katana. Więc pytanie, czy... Ja bym chciała nowy, tak, bo myślę, że będę to nadal drążyć, ale mam więcej już myśli. Dobra, czyli wykasowuję zbadać, kim czym jest Marta. A ty, Dark? No, ja bym też zmienił... ja bym zostawił odwiedzenie miejsca, w którym się dowiedziałem, ale odpada mi jeden zbadać w Darknecie, kim był istotę, z którym miałem kontakt. Czyli zamiast niego, no coś innego by trzeba wymyślić. Tak, ale powiedziałem, że jeśli chcesz, to też możesz zostawić ten. W sensie dalej w Darknecie badać istoty, z którymi miałeś kontakt. Dobrze, chcę zmienić. Zmienić. Który z nich chcesz zmienić? Czy chciałbym oba? Chciałbym zostawić, odwiedzić miejsce, w którym doznałem traumatycznych wydarzeń, nabawiłem się koszmarów, bo to jest dla mnie taka misja dosyć ważna, a i tak będę badał w Darknecie i tak, bo już zacząłem, a więc ten bym zmienił. Dobra, no to Krzychu, spróbujmy wymyślić, zaproponować coś katanie dla Molly. Ty masz, katana, decyzję, czy chcesz coś innego, możemy wymyślić kilka propozycji. Jeśli macie jakiś pomysł, no to jasne, rzucajcie. Dwa czy jeden w końcu? Jeden. Bo ja tylko jeden zmieniłam. Bo mi się teraz takie, w sensie jako Molly, może wam podrzucę, bo ja o tym myślę, że Molly się włączają takie wyrzuty sumienia, że ona przez cały czas egoistycznie myślała o tym, żeby dłubać jakieś energię, a potem nagle sobie przypomniała, kurde, tam jacyś kolesie z nimi byli, więc jest kwestia tych towarzyszy, których już nie ma, a coś się z nimi stało, więc to jest taka rzecz, która się gdzieś pojawiła w głowie Marty, no ale to może być też... Jakby co, to możemy się zainspirować na tej stronie z doświadczeniem, tam jest 8 bezokoliczników, które mogą być inspiracją. Zakończyć, albo odkryć coś, albo powinienem powiedzieć coś, albo odwiedzić. Ja mam no taki. Żeby skonfrontować się z Martą, jeżeli chodzi o podejrzenia. To znaczy niekoniecznie, że jesteśmy od kontestatorów, tylko żeby spróbować skonfrontować się z Martą, już nie obserwować jej, tylko żeby, że tak powiem, powiedzieć jej o swoich obawach, albo w jakiś sposób ją... w taki sposób się skonfrontować z obawy, wiedzę, wyczuć Martę, żeby jakoś... Okay. A ja mam propozycję trochę z modyfikacji, możesz z tym, katana, zrobić co chcesz, ale po tym, co mówiłaś, co Molly chce i jak jest zdeterminowana, to zastanawiam się, czy nie byłoby fajne zdobyć zaufanie Marty. No, to jest... Okej, tak, bo to może ciągnąć w różne strony, tak. No to zapisuj. No to teraz dla Krzycha. Czy masz jakiś pomysł, katana?
elfa odłoży tabletki. To by chciała Molly. Tak, tak, tego by chciała Molly, ale... Żeby odpiął wrotki. Mi coś dzwoni wokół tego twojego kontaktu przez internet, czyli z Natmarem. Natmer. Ale nie wiem, jak to sformułować. Rozwinąć relacje z Natmerem. A jeszcze mam pytanie, bo mechanicznie wpisałem plus jeden, ale rozumiem, że mogę po prostu na razie kreować, żeby było to plus jeden, nie? Bo on już był w moich relacjach. Tak, on był w twoich relacjach, bo mówiłeś, że znalazłeś wcześniej jego wpisy. Ale może zróbmy tak, że ta relacja teraz jeszcze nie jest na plus jeden, muszę ją dopiero stworzyć z Natmerem. Jak dla mnie ona może być już plus jeden. To jest takie twoje wewnętrzne poczucie, że to jest ktoś, komu się zdarzyły podobne rzeczy. Jak dla mnie jest ok, zaraz też przejdziemy do relacji, bo będziecie mogli zmodyfikować ewentualnie jakąś, ale dla mnie ten poziom startowy jest w porządku. Czy w takim wypadku, nie wiem, Katana, masz jakiś inny pomysł, coś... Ja za bardzo nie mam pomysłu, myślę, że to jest dobre. Czy ty, Krzychu, przyjmujesz, czy coś modyfikujesz? Ja bym oprócz relacji, żeby nawiązać relacji, dowiedzieć się, kim jest Natmar, oprócz tego, że jak gdyby, jaka jest jego część tej układanki, bo może jest coś więcej oprócz jego obserwacji. Może jest jakaś bardziej, może jest jakimś graczem. Dowiedzieć się, jaką rolę on pełni, czy informatora, czy... Dobra, dobra. To jaka jest rola Natmara? Odkryć, jaka jest rola Natmara. Rola, może napiszę miejsce w układance. A tego twojego nowego katana nie zapisałem, a to było zyskać... Zdobyć zaufanie Marty. I te cztery punkty w związku z tym, że się zmieniły, to ich nie wykorzystujemy, tak? Coś mówiłeś, że punkty możemy poświęcić, nie? Nie, zapisujemy te cztery punkty. Cztery punkty zapisujesz. Jak będziesz miał pięć punktów, to dopiero można robisz rozwój. Ostatnia rzecz to relacje. Każdy z was, jeśli chce, może jedną ze swoich relacji zmienić na o plus jeden albo o minus jeden. Albo dopisać sobie nową na poziomie 0. Czy ktoś z was chce z tego skorzystać? Nie, ja na razie nic bym nie zmieniała. A ja bym zmienił relację z Johnem Mercy z plus 2 na plus 1. Mhm, przestajesz mu ufać? No bo okazał się już nie takim bożyszczem. Może tak być? Tak, to brzmi bardzo fajnie. No. Molly ci nagadała i o. Ci nagadała, Molly. Dobra. Dobrze, to w takim wypadku wszystko i dziękuję bardzo za sesję. Do zobaczenia następnym razem.